No cześć. Wczoraj walentynki, bardzo dużo było do mnie postów, komentarzy, żebym coś powiedziała o miłości, o tych wszystkich. Tak naprawdę ty oczekujesz rozmowy o miłości, a to będzie rozmowa o energiach. Ktoś jeszcze prosił, żeby ten przykład z drabiną Neville'a Goddarda przełożyć na to, co mam myśleć, co mam sobie manifestować w kwestii miłości, specyficznej osoby, poczucia samotności, może żeby jakaś osoba wróciła, która odeszła. No i ja się tak zastanawiałam i to mam ci do powiedzenia. Pierwsze to jest w ogóle, co już nie musiałam się zastanawiać, co wiedziałam, mianowicie, że drabinę, dlatego Goddard wybrał drabinę, bo dla większości ludzi to jest luz. To nie są żadne napięcia. Mało osób ma jakieś skojarzenia z drabiną, no oprócz tych, co spadli. Mało osób ma emocjonalne skojarzenia z drabiną. I tu chodziło o to, żeby pokazać, jak łatwo się to robi w momencie, kiedy nie jesteś tak zaangażowana. Nie jesteś tak zaangażowany. Natomiast jeżeli mówimy już tutaj o człowieku, to się włączają wszystkie energie z tym związane. Poczucie zdrady, poczucie winy, poczucie samotności, poczucie niedoborowości, że nie czujesz się pełna bez tamtego człowieka. Poczucie, że na przykład, że on odszedł i to jest niesłuszne. Czasami chęć zemsty, może się pojawić zazdrość, tym bardziej, że śledzisz tę osobę i obserwujesz, jak ona się dobrze miewa na Instagramie i wszędzie indziej. Porozmawiamy sobie o energiach. W jakiej jesteś energii i na przykład, jeżeli byłaś w związku, w jakiej energii tego związku byłaś? I można sobie powiedzieć coś takiego, że to nieważne, czy to była zła energia, czy dobra. To po prostu była energia, która kształtowała twoją podświadomość przy pomocy emocji. Ta energia wywoływała emocje i odwrotnie. I emocje dawały energię, zasilały cię, tworzyła taką, a nie, kreowała taką, a nie inną podświadomość i ta podświadomość wyświetlała ci taką, a nie inną rzeczywistość. I cały czas to się dzieje, to się nigdy nie skończy. To jest właśnie nasza tutaj droga, to jest ten film. I dopóki nie zrozumiesz, jak wiele od ciebie zależy, i teraz tak, rozumienie jest takie, że ty myślisz, że ty sobie coś myślisz, a ta druga osoba o tym nie wie. Ona oczywiście, że o tym wie. Nie musi tego racjonalizować. Ona może się przy tobie czuć albo dobrze, albo źle. I są takie żony, które są strasznie oburzone i strasznie zdenerwowane, że one robiły wszystko. Że one stworzyły ten dom, że one cały czas tutaj były tą szyją. I nagle ten gościu w pracy odchodzi do jakiejś głupolki, ich zdaniem, do jakiejś laski poniżej poziomu ich, w ich mniemaniu, bo na przykład ta laska robi do niego maślane oczy. Słuchaj, to w ogóle nie jest tak. To w ogóle on cały czas czuł, że ty go chcesz włożyć do roli taty, naprawiacza piecyka gazowego. Ty go chcesz włożyć do takich ról, a tak naprawdę gdzieś tam nim gardzisz, bo ty wiesz, że i tak sobie dasz radę, że i tak to zrobisz. Nie interesują cię, kim on jest tak naprawdę, jakie on ma możliwości. I nagle pojawia się laska, przy której on się zaczyna dobrze czuć. No i jak myślisz, dlaczego odchodzi? Albo jak myślisz, dlaczego chce być z przyjaciółmi, gdzie jest dużo śmiechu, radości, a przy tobie są cały czas wibracje oczekiwań, pretensji. Nawet jak się uśmiechasz, to gdzieś w tyle głowy on to widzi, czuje. Dlaczego to się nie dzieje w drugą stronę? Dlaczego? Bo faceci mniej konfabulują, bo faceci mniej sobie myślą o tobie, faceci mniej myślą o nas niż my o nich, dlatego że to oni bawili się w auta, podróże, kosmosy i tak dalej, a my bawiłyśmy się w dom. I w związku z tym ten facet będzie nawiewał od ciebie. Nie ma takiej możliwości, żeby chciał, że wcześniej czy później taki związek i mówisz, ach, kryzys wieku średniego. Tak, on trwa od 45 do 65 roku życia, tak. Ale ten kryzys wieku średniego
To nie tylko zwapniona szyszynka i to nie tylko to, że miał trudne dzieciństwo, na pewno tam trauma była jakaś, ale to jest przede wszystkim to, że ty cały czas grałaś inną osobę przy nim. Grałaś inną osobę. Nigdy nie powiedziałaś sobie, że grasz inną osobę, że jesteś kimś innym i on to czuje. On to czuje. Udajesz, że ci zależy. Na początku, jak my to potrafimy chodzić po górach, jak my to potrafimy jeździć na rowerach, jak my to mówimy. Dzieci, a cały czas patataj. Dobra, to kiedy? To co? Rozumiesz? I przed snem, i ślub, i to wszystko. Tu nie o to chodzi, że to wszystko jest złe. Tylko zastanów się, czy w takiej pozycji, czy w takiej energii poczucia, że jesteś niepełna, że ci brakuje, że tak naprawdę chcesz się zemścić, że to ty chcesz rzucić. Święto zakochanych było wczoraj. Uważam, że to jest piękne święto, bo zwraca uwagę na coś. Polacy mówią, że to jest takie amerykańskie. A kij z tym, a jakie my mamy święta? Martyrologia tylko, umieranie, powstania, niektóre bardzo niepotrzebne. To już PiS zrobił tak nam, zapisił. A to PiS też jest okej, okay. Wszyscy są okej, okay, bo każdy se myśli o swoim, rozumiesz? I jak ty się źle czujesz w danym momencie, to znaczy, że odebrałaś tę energię i ona nie jest twoja. Pierwsza moja rada taka, powiedz sobie prawdę. Nie jemu, nie koleżance, nie sobie. Usiądź i powiedz, co ty myślisz o tym drugim człowieku. O każdym człowieku, o sobie. Co ty myślisz tak naprawdę o sobie? I potem się zastanów, czy sama byś chciała się ze sobą przyjaźnić, być, bo wiele przyjaźni polega na tym, że ty jesteś w takiej sytuacji, że oni się przy tobie budują. Oni po prostu, że przyjaciele widzą, no tak, to jest ruina. To jakie ja mam zajebiste życie? Mój męż już, no tak narzekałam, ale taki całkiem w porównaniu z tym skąpym harpagonem, z tym hamem i tak dalej, bitnikiem, damskim bokserem. Rozumiesz? My ciągle nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ranimy innych ludzi. Jak bardzo jesteśmy obok tematu. Jak bardzo w pewnym momencie musimy zmienić nasze myślenie. Świadomie, bo tylko świadomość się liczy. I po to, że stawiasz sobie trudne sytuacje na drodze, to tylko jest po to, to sama to robisz, żeby ciągle móc ewoluować. Dlaczego stawiasz sobie gruby brzuch co jakiś czas, ciągle gruby brzuch? Raz znika, raz się znowu pojawia. Dlaczego? Dlaczego stawiasz ciągle gruby brzuch? Raz znika, raz się znowu pojawia. Dlaczego? Ja się pytam. No dobrze, kontynuujemy. No więc, co można zrobić, jeżeli ty nagle to zrozumiesz? Nie przyciągniesz nikogo fajnego z tych wibracji. Możesz przyciągnąć kogoś, kto cię będzie chciał wykorzystać, kogoś, kto będzie się chciał ogrzać. Dobrze, to może tak być. To możesz to zrobić, tylko zrób to świadomie. Wiedz, że z takimi wibracjami, z taką energią, bo energia podąża za uwagą, prawda? Czy energia ściśle się wiąże z twoimi emocjami, z tym wszystkim, co ty widzisz w swoim życiu i czemu dajesz, jakby to powiedzieć? No to jest ta materializacja, która ci się podoba, nie podoba, ona jest zawsze. Cały czas to robisz, cały czas materializujesz. Zmaterializowałeś tego gościa, zmaterializowałeś rozstanie, zmaterializowałaś to, że on się tak, a nie inaczej przy tobie czuł. Albo jak miałaś poczucie, że jesteś ofiarą, no przyciągnęłaś kata. Chyba, że po prostu tylko ci się wydawało, że tak czujesz. A gdzieś tam wewnętrznie czułaś się super laską, tylko ktoś ci powiedział i tak dalej. I niby uwierzyłaś, tak? Ale w rzeczywistości nie uwierzyłaś do końca. I nagle się pojawia gość, niealkoholik. Nie? Tak może być. Miałam taką ciocię, która po prostu przyciągnęła kapitalnego faceta, pomimo traumatycznego dzieciństwa i wszystkiego. Pomimo tego, że myślała o sobie nie najlepiej, ale gdzieś tam wewnętrznie ja widziałam te zielone oczy, ten błysk. Widziałam, jak faceci na nią patrzą. Coś było takiego, że ona to przeskoczyła. Nie żyje ciocia już. Umarła w znacznie młodszym wieku niż ja mam teraz. Ale wracamy do... Cześć, ciociu. Wracamy do tego, co ci chcę powiedzieć.
to, co ty myślisz, to czuje tamten gość. Rozumiesz? On to wyczuwa. I innego gościa nie jesteś w stanie mieć. Innego gościa nie zwizualizujesz. Ale co możesz zrobić z tym wszystkim? Jeżeli w tobie się na ten ból i ty myślisz o tym, że ty chcesz zemsty, że ty chcesz, tak naprawdę dalej o nim myślisz, że ty chcesz, bo jesteś zazdrosna. Bo ktoś, on jest, ktoś na niego patrzy. Wreszcie tak, jak on na to zasługiwał od początku. A nie ty. Z tymi pretensjami, z tą wyższością. I masz w sobie też to poczucie, że ty się poświęciłaś, że zrobiłaś więcej w tym związku, że ty dzieci wychowywałaś, kiedy on się rozwijał na przykład intelektualnie i masz przeróżne takie myśli. Spróbuj to ogarnąć. Spróbuj to poczucie takiego niesprawiedliwości, bo to jest silne uczucie niesprawiedliwości, jak zostajesz porzucona, albo jak jesteś samotna i nigdy nikogo nie poznałaś tak naprawdę na dłużej, a wszyscy obok biorą śluby i Bridget Jones w końcu bierze ślub. To sobie spakuj w taką paczkę to wszystko. Spakuj sobie te wszystkie emocje. Nie okłamuj się. Możesz na zewnątrz grać twardą laskę, możesz grać miękczaka, to jest, nie ma znaczenia. Ale ty sobie spakuj to wszystko i nie mów tak, no kurde, Felek, kartofelek, no kto by chciał się zbliżyć do takiej laski? Nie po to pakuj. Pakuj tam wszystko, zwizualizuj tę paczkę. Zrób sobie paczkę i tam pakuj wszystko. Wszystko, każdą zazdrość, każdego oglądanie Instagrama, każde podjaranie się, każdy autoerotyzm. Wszystko, który cię nie wyzwalał, tylko doprowadzał do jakiejś jeszcze gorszej rozpaczy, że tego nie masz, o czym marzysz. To wszystko, a bo nie marzysz tak jak trzeba, ci powiem, jak to trzeba marzyć. I to wszystko spakuj, powiedz, jestem wdzięczna. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I spakuj. Powiedz, jestem bardzo wdzięczna tobie, temu chłopakowi, który się nigdy nie pojawił jeszcze w twoim życiu. Sobie, jako twórcy, jako solo, to ty, oczywiście, że jesteś samotna, bo jesteś tylko ty, dlatego się rozczłonkowałaś. I potem się połączymy, no. Nie ma innej opcji, bo jesteśmy i tak, i mnie tu nie ma, to jesteś ty. I powiedz sobie, odsyłam ci, albo jemu, albo światu, odsyłam tę paczkę. I ty powiesz, to taką paczkę z taką naładowaną takim syfem, tam jest to wszystko. Nie, to nie jest taka paczka. To jest paczka z energią. Energia jest tylko energią. I ludzie myślą, że tu jest lepsza energia, gorsza. Nikt nie może rzucić na ciebie oka jakiegoś złego. Nikt! To jest tylko w twojej głowie. Nie rób sobie nigdy tych. Nikomu nie wpuszczaj nikogo tam do swojego. Jak tak to się nazywa, to usypianie na żywo. No, jak to się nazywa? Nie halucynacje. Jezus, no mam ten. Pisać, co, jak to się nazywa? Lajkować, dodawać, pisać, cokolwiek. Daj ten, rączkę. Bo dzięki temu ten film, dzięki temu moja praca na YouTube tak duża może zacznie przynosić taki efekt, że więcej osób to usłysza. A jak uważasz, że to jest do dupy, też daj rączkę. No, co ci zależy? Daj rączkę. Bo to będzie dla ciebie, nie? Już tak ci to sprzedaję. To będzie dla ciebie. A więc spakuj. Odeślij albo jemu, albo temu, co się jeszcze nie objawił, albo temu wszechświatu, albo sobie w serwerowni, komuś odeślij tę paczkę. Nie bój się, tam nic nie ma złego, to jest energia. Każdy posiłkuje się energią. Pamiętaj, że w apatii nawet energia wściekłości jest w stanie uratować człowieka przed śmiercią. Energia jest po prostu energią. I nie dziel ją dobra czy zła. Nie ma znaczenia, bo możesz wykorzystać. Ludzie myślą, no ale ja mam tylko przy tyłku te energie, takie czerwone, tylko tam siedzą. Jak ja mogę je przenieść do serca? Oczywiście, że możesz. Natychmiast zrobi się zielona. Natychmiast zrobi się zielono. Natychmiast zrobi się wiosna. Jesteśmy teraz, kontynuujemy cały czas Jemi Chudne. 8 sierżant jeszcze zaprasza, w każdej chwili można wskoczyć. Do 8 są jeszcze fajne ceny za zestawy kapral, szeregowy i major. 8 się wszystko to kończy. Są live'y, są wpisy na blogu. Dobrze, to jest off topic. Ale nie tylko off topic, bo to jest coś, że skoro możesz coś zrobić, to zrób i zobacz. A jak to energetycznie okaże się takie, że
że jednak nie rozumiesz tego, że jesteś nieświadoma, że pakuj, odsyłaj, bądź i wdzięczność, i wdzięczność, i dziękuję za to, że mogłam. I znowu wracam do tego szefa, który ma cię przyjąć. I zastanów się, z kim szef zarezonuje. Czy z laską, która będzie mu cały czas nawet wysyła, a ty nawet nie musisz o tym mówić. Wysyła takie coś. Ja zrobię wszystko, żeby szefie, żebyś zarobił kupę kasy. Ja wiem, że wtedy też ja zarobię, to jest oczywiste, ale zarobisz kupę kasy i patrz w tego szefa. I on wtedy się poczuje. To nie jest, ale nie możesz oszukiwać. Musisz się wejść w to. A jak jesteś żoną, która mówiła, jesteś taki wspaniały, jesteś taki mądry, a w duchu, co za kurde balans, nie umie pralki włączyć. Jak ja bym to zrobiła? A jego matka, kto to jest? Rozumiesz? I ty chcesz, żeby tego gościa, żeby ten gość był przy tobie? Żeby ten gość do ciebie wrócił? Jak tam ma laskę, która jest zachwycona nim, a jeszcze jak laska jest na poziomie, bo jak tam on też ma przecież swój rozum i tak dalej, więc on, jakaś prymitywna postać kobieca go nie wkręci, ale jak ta laska jest na poziomie i ona rzeczywiście, on zobaczy tą energię zachwytu, ale nie ma penisa na mariole, straciłaś go i możesz go odzyskać, jeżeli będziesz chciała oczywiście, ale musisz wiedzieć, co ty, dziewczyno, myślisz o tych ludziach, których chcesz przyciągnąć. No, dobra. I znowu dzisiejsza próba wygięcia się, bo cały czas chcę dojść do tego, żeby dotknąć nogami głowy. Patrzymy, jak jest dzisiaj. Mam buty na wysokich obcasach, ale... Myślę, że jest lepiej. No nie wiem, sami ocencie, jak jest dzisiaj. Pa, pa.